W poniedziałkowy poranek 24 kwietnia 2023 roku zmierzamy na górę Lilienstein. Jest to bardzo charakterystyczna góra w Szwajcarii Saksońskiej. Wznosi się na 415 metrów nad poziomem morza. Niegdyś znajdował się na niej czeski zamek. Obecnie na szczycie jest restauracja i kilka platform widokowych. Powiem. Ta pamiątka taka fajna. Nie? Tak jest. No. Idziesz, kurczę. No zawsze coś na trwałe zostaje w internecie, to można w każdej chwili obejrzeć. Nie szukać tego gdzieś tam na komputerze czy telefonie, tylko na kanale wszystko jest. Wydaje mi się, że dobrze idziemy. Jakaś droga tu prowadzi. Widzę, że już się zaczyna mała ucieczka. Mamy lidera z przodu. W zielonej koszulce. Tak. Punktowej. Wczoraj to pewnie było mnóstwo ludzi. Dzisiaj poniedziałek. Jest spoko. Jesteśmy już coraz bliżej szczytu. Samo podejście z parkingu ma niewiele ponad kilometr i zajmuje niespełna pół godziny, idąc spokojnym tempem. Proszę o komentarz odnośnie dzisiejszej trasy. Kilka słów. Kilka słów. Jak oceniamy trudność? Trudność w skali od 0 do 10 oceniam na 3. Trasa bardzo ładna, malownicza, chodzi się po schodach. Także tutaj żadnych trudności technicznych nie ma. Ale przy zejściu będzie błoto. Na pewno zastanie nas wielka śnieżyca, która jest zapowiada, więc nie wiadomo, czy w ogóle zejdziemy. Ja właśnie myślę nad tym, czy nie rozbijemy sobie obozu tutaj. Tak. I poczekamy na okienko pogodowe. To będzie fajnie. Najrozsądniejsze by to było. I zaraz będę dzwonił po szerpów, żeby namioty nam dostarczyli i przebiwakujemy na górze. Mnie trochę brakuje tlenu. Choroba wysokościowa. Mnie tlen się skończył. Thank you.
Przechodząc przez szczyt, mijamy restaurację, do której zajrzymy w drodze powrotnej, chroniąc się przed deszczem. A teraz zmierzamy w stronę obelisku. Obelisk ten ma wysokość około 16 metrów. Wzniesiony został w 1889 roku przez Stowarzyszenie Górskie Saskiej Szwajcarii. Obelisk wzniesiony został dla uczczenia 800-letniej historii szlacheckiego rodu Wettynów. Kolejnym miejscem, które odwiedzamy tego dnia, jest Bastaj, czyli Baszta. Formacja skalna stanowiąca jedną z największych atrakcji Parku Narodowego Saskiej Szwajcarii. Źródłem nazwy jest wąska skała najdalej wysunięta nad rzekę Łabę, czyli Baszta, która wznosi się na wysokość 190 metrów nad taflę wody. W 1824 roku wybudowano tutaj drewniany most. Znajduje się około 110 metrów nad poziomem morza na prawym brzegu Łaby, pomiędzy miejscowościami Rafen i Stad Wielen. Teraz to wyglądać.
Most połączony jest z wieloma punktami widokowymi. Jednym z nich są pozostałości po XII-wiecznym zamku Neuratten. Sam most ma 76,5 metra długości i wznosi się na wysokość 40 metrów ponad dno wąwozu.